Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam Was jedna, druga formacji Châtelet, czyli mój młodszy, ale jakże znakomity, jakże przystojny, jakże ładnie pachnący kolega Adam Grzanka. Proszę o brawa dla niego. Nawet się pojawiło. Fantastycznie. Jestem wzruszony, drodzy Państwo, a oto mój starszy niewątpliwie, ale jakże znakomicie odżywiony rosyjskimi sterydami kolega Adam Małczyk. Okazuje się, że decyzję o tym, że będziemy ten kabaret zapowiadać, podjęliśmy zbyt pochopnie. Tak, proszę Państwa, wyszła niestety taka sprawa, że dopiero później z Adamem zastanowiliśmy się nad tym faktem, że ten kabaret, który tu dzisiaj występuje, ten kabaret z Lublina, no to jest kabaret jakby nie było dla nas, czyli dla formacji Châtelet, w jakiś sposób konkurencyjny, także niestety nie możemy ich zapowiedzieć. Do widzenia Państwa. Ale, drodzy Państwo, konkurencją są, ale tylko zawodowo, bo prywatnie jesteśmy bezkonkurencyjni. Towarzysko również. Nie są dla nas żadną konkurencją, dlatego teraz zapowiemy ich zupełnie prywatnie. Halo Adamie! Halo Adamie! Jak mnie słyszysz, Adamie? Jak mnie słyszysz, Adamie? Słyszę cię fantastycznie. Adamie, słyszę cię tak, jakbyś tutaj stał obok mnie. Właściwie to nawet troszeczkę cię wyczuwam. Adamie, powiedz, kto dzisiaj wystąpi tutaj? O, Adamie, bardzo dobrze, że pytasz, bo właśnie miałem to powiedzieć. Dzisiaj wystąpi dwóch, bo przecież jest ich dwóch. Jakże młodych, bo przecież są oni młodzi. Jakże błyskotliwych, bo błyskotliwi są ewidentnie. Jakże mężczyzn, bo przecież są to dwa dorodne samce. Jakże ja głupio gadam, bo chyba nie ma wątpliwości, że gadam same bzdury, prawda? Proszę Państwa, przed Wami Marcin! Bo niewątpliwie jest to Marcin. Marcin nad Marciny. I Michał! Bo przecież... Bo przecież jest to Michał! Niesamowity Michał! Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi mały. A teraz skupcie się Państwo! Przed Wami sketch. I tutaj zacytuję nasz zaprzyjaźniony kabaret Jakim Prezenc. Sketch, piosenka, sketch monolog, sketch humoreska. Pod tytułem Porodówka w wykonaniu kabaretu. Nie bój się, Adaś, nie powiem nazwy. Nie powiem nic, Adaś, będę milczał jak grób, po prostu ani mru mru. Czy ty niepoważny jesteś? Miałeś nie mówić nazwy, prawda? Wyrwało mi się, nie musisz pluć na samą scenę.